Co zrobił? O kurde. Paweł, przestań znowu kłamać. Koło ty wymyśliłeś. No słuchajcie, mamy no, chyba face to face. Ruszę zaraz. Panowie, Marcin, można nie wymyśliłem koła. Można prosić o face to face, czy nie można prosić o face to face? No słuchajcie, dzieje się, to się dzieje. Nie, dobrze jest. Usiądź i tak o. No bo dobra, to ja wstanę. Jest taki niski, to nie będę do niego stawał, nie będę mówił ciągle. Face to face, panowie. Ale nie kłamy. Face to face. No, Marcin. Dobrze. Proszę państwa, słuchajcie. Będzie szybkie KO. Tak szybko. Nie wychodźcie do toalety, to będzie szybciutkie KO. I pójdź wiek. A Marcin szybko będzie próbował. On zawsze próba, także tym razem będzie podobnie. Ale spotkanie. Paweł. Nie mogę. Jak się do ciebie zwrócił wtedy Marcin, że tak ci zaszedł ze skórę? No już mnie zdenerwował, musi nawet w kadr wejść, no. No już nie pamiętam, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale coś tam brzydko się zachował, byłem okay. Z wspólnikiem, z Bartkiem Szubą, coś tam mi odburknął, tak po prostu, krótko mówiąc, olał nas, tak? Brzydko się zachował, pierwszy raz się widzieliśmy i od tamtej pory tak nie przebadaliśmy ze sobą. Coś tam sobie cisnęliśmy kiedyś na Twitterze, no, także ucieszyłem się, jak Marcin mnie wezwał na pojedynek, no bo mówię, jakaś tam zadra mi została, a zawsze miałem takie ciągotki, żeby pójść się sprawdzić. Wcześniej mi takie pomysły nie chodziły po głowie, no bo wiadomo, że były czasy walk sportowych, to nawet by mi nie wypadało wychodzić do klatki, ale jak widzę to, co się dzieje teraz, to do tych klatek wychodzić. Czasy się zmieniają. Czasy się zmieniły, to dlaczego ja bym nie miał pójść, spróbować, a to fajnie takie przeżycie, dodatkowa przygoda.